Siemanko ludziska, z tej strony Metsu, witam was w skrócie piątkowej transmisji na żywo, w trakcie której przebudowywaliśmy ekipę Dandalk. W drugim sezonie tak na sam start prezentował się nasz podstawowy skład. Wiadomo, że wymagał wzmocnień, mieliśmy 6 milionów do wydania. No i zadałem na start widzom pytanie, czy mamy dokonywać transferów, czy jednak inwestować w szkółkę juniorów. Zwyciężyła opcja, żeby dokonywać transferów. Chociaż z tymi transferami też były niezłe jaja, szczególnie z propozycjami transferów. Tutaj kontuzji doznał Damingham, niestety na 3 miesiące wypada już 6 dnia sezonu. No i tutaj Dagan, ciekawy piłkarz, został przeniesiony do drużyny seniorów. No i tutaj udało mi się tylko dwóch ciekawych piłkarzy na SP wybrać do ankiety. Wygrał Jack Taylor, kupiony za 2 miliony 600. No i właśnie, jaki on ma overall, bo tego też nie wiedzieliśmy. 69, więc na całe szczęście udało się trafić całkiem przyzwoitego piłkarza. Na skrzydło prawe też mieliśmy tylko dwóch kandydatów, a w ankiecie zwyciężył Lancaster, kupiony za 1 700 000, a jego overall to 65, więc tutaj zdecydowanie przestrzeliliśmy i kupiliśmy słabego piłkarza. No i tutaj widzimy Luis Alberto do Bayernu, De Frey do Chelsea i Grimaldo do Tottenhamu, to były najgłośniejsze transfery. U nas mniej się działo, no ale jednak też nasz budżet jest mniejszy niż tych klubów. No i tutaj niestety mieliśmy dość spore minusy, gdyż zapomniałem przez półtora miesiąca ustawić trening mojej drużynie, cały czas odpoczywali. No i tak się kończą półtora miesięczne wakacje, a teraz zaczynajmy pierwsze spotkanie. No i tutaj niestety Shamrock Rovers w natarciu i prowadzą od 27 minuty Williams, idealnie to wykończył w polu karnym. No i tutaj goście wychodzą na prowadzenie, musieliśmy dokonać zmian. No i walczyliśmy do ostatnich sekund. Ostatnia akcja tego spotkania i gol wyrównujący, tak jest, Lancaster. Może jednak to nie będzie aż tak zły transfer, jak się wydawało. 1-1. No i to spotkanie w pierwszej kolejce Ligi Irlandzkiej kończy się podziałem punktów. No i tutaj widzimy, po 10 kolejkach jesteśmy liderem. 22 punkty na koncie, 6 zwycięstw, 4 remisy, 0 porażek. Na razie jest naprawdę bardzo stabilnie. Też dzięki regularnym treningom udało nam się wyjść na plusy, jeśli chodzi o sharpness. No i tutaj widzimy, McGrath zostanie przeniesiony do drużyny seniorów, bo to bardzo obiecujący piłkarz. Jak widać, jest to dobra inwestycja na przyszłość, jeśli chodzi o prawego obrońcę z Irlandii Północnej. Super Puchar Europy wygrał Bayern, oczywiście w sezonie 20/21. Liga Europy trafia w ręce Tottenhamu. A kto wygrał Ligę Mistrzów? Zobaczmy. Tutaj triumfuje Bayern, wygrywając 2-0 z Interem, więc ciekawe rozstrzygnięcia. No i tutaj jeden z piłkarzy odszedł na zasadzie wolnego transferu, nic nie był praktycznie wart, więc nie był mi potrzebny. Po 20 kolejkach 10 punktów przewagi nad Shamrock Rovers, no i 12 nad Sligo Rovers. Jesteśmy zdecydowanym liderem, na razie rządzimy i dzielimy na krajowym podwórku. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to z tygodnia na tydzień prezentuje się coraz to lepiej. No i tutaj widzimy, tutaj kolejny piłkarz odchodzi na zasadzie wolnego transferu, ale nie był nic wart. No i wylosowaliśmy Slavię Praga w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Trudne losowanie, ale musimy dać siebie wszystko. Pierwszy mecz przed własną publiką przegrany 0-3. No w rewanżu już wielkich szans nie mieliśmy, ale musieliśmy się udać do Pragi, żeby przegrać 2-0 dwukrotnie z Tanciu. Okazał się być naszym katem. No i możemy sobie zobaczyć pozostałe wyniki. No Legia odpadła z Celticiem, niestety 5-2 porażka. No i tutaj widzimy pozostałe wyniki. No i w fazie playoff już nas nie ma, ale walczymy w playoffach Ligi Europy, gdzie naszym rywalem jest Malmö. Dajmy z siebie wszystko, nie mamy nic do stracenia. A tutaj widzicie pozostałe pary. Między innymi trzy polskie drużyny walczą o Ligę Europy. W pierwszym meczu przegrywamy 0-2. No i awans będzie niezwykle, ale to niezwykle trudno. W międzyczasie Cherry odchodzi na zasadzie wolnego transferu z overallem ledwo ponad 50, u nas nie miał szans na grę. A w rewanżu, jak nam poszło, 1-1. Remis jest, ale jest to pyrrusowy remis, no bo nic nam kompletnie nie daje. No niestety, żegnamy się z europejskimi pucharami już na etapie eliminacji. No i Liga Europy, ani Liga Mistrzów nie będzie naszym udziałem. Kroos do Interu, Ben Yedder do Barcelony i Ginter do Lipska to były najgłośniejsze transfery. A my tutaj możemy spokojnie w kalendarzu przesymulować ostatni dzień okienka transferowego. No i po 30 kolejkach jesteśmy jeszcze bardziej zdecydowanym liderem. 21 punktów przewagi nad Shamrock Rovers. To już jest strata praktycznie, nawet chyba matematycznie nie do dorobienia. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to sami widzicie, jak na Ligę Irlandzką jest niesamowicie potężny.
i ostatnia kolejka ligowa, pierwsza porażka w sezonie 2-3. No zdecydowanie niepotrzebnie zlekceważyliśmy naszego rywala. No i po 36 meczach zdobyliśmy 87 punktów, 26 zwycięstw, 9 remisów, 1 porażka. Najgorsze Finn Harps. Królem strzelców został Hoban, drugi Sloan, a trzeci Duffy, więc rządzimy i dzielimy. Duffy do tego został najlepszym asystentem, a najwięcej czystych kąt miał Manus i McDowell. Więc tutaj Manus spisał się, trzeba mu to oddać na medal jak na bramkarza Shamrock. No i nasza przygoda w Pucharze Irlandii. Zagramy w finale z Shamrock Rovers i damy z siebie wszystko, by triumfować. Więc zaczynajmy finał. Wielki finał Pucharu Irlandii. I chcę to zacząć z mocnym akcentem 1-0. Świetnie Duffy to wykończył w polu karnym. No i prowadzimy od 27 minuty. Teraz tylko grać swoje. Ale Shamrock walczy. Jest końcówka pierwszej połowy i gol wyrównujący. Williams. On nam chyba strzelił gola nawet w pierwszej kolejce ligowej. I w finale Pucharu również potrafi. A to jeszcze nie koniec podpisów. Jest 2-1. Jest 2-1. Williams po raz kolejny. To jest nasz kat w tym sezonie. Ewidentnie ma patent na Dundalk. Musimy dokonać zmian, żeby trochę ożywić grę. W tym momencie nie mamy nic do stracenia i walczymy na całego. Czy będzie remis? Tak jest, Duffy. Duffy po raz drugi. Na niego w trudnych chwilach można liczyć. 77 minuta, mecz zaczyna się od nowa. A jeszcze tutaj walczymy o zwycięstwo. 80 minuta. Spokojnie rozgrywamy tutaj piłkę i zdobywamy bramkę. Tak, 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 Sloan. Prawdziwy kapitan. 3-2 w 82 minucie. No i to spotkanie kończy się naszym triumfem. Mamy zdolność odrabiania strat w finale Pucharu Irlandii, co pokazaliśmy też w zeszłym sezonie. No i oczywiście kolejny raz podwójna korona. Tutaj Duffy został królem strzelców Pucharu Irlandii, asystentem najlepszym Duffy, a najwięcej czystych kąt miał McDowell, więc rządzimy i dzielimy na krajowym podwórku. Tutaj występy najwięcej McDowell, McCourt, Lee, Doughty, między innymi Duffy, Sloan, no i Hoban. W bramkach rządzi Hoban, na drugim miejscu Sloan, a trzeci Duffy. Jeszcze asysty, pierwszy Duffy, drugi Doughty, a trzeci Kelly. Też wam pokażę oczywiście rozwój poszczególnych piłkarzy. Jedni rozwijali się lepiej, drudzy odrobinę gorzej, ale większość z nich poczyniła w trakcie tego sezonu olbrzymi postęp. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to byliśmy dominatorem na rynku krajowym, ale w europejskich pucharach niestety nie znaczyliśmy nic. Przegraliśmy w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przegraliśmy w eliminacjach Ligi Europy. No i niestety okazaliśmy się być mocni tylko na własnym podwórku. Poczułem się jak klub z ekstraklasy, który w Europie nic nie znaczy. No i tutaj możemy sobie zobaczyć ocenę menadżera 78. Między innymi zabrakło sukcesu międzynarodowego, ale też innych celów nie udało się spełnić. No i dostaliśmy ofertę od Teneryfy, ale postanowiłem ją odrzucić, żeby być wiernym barwom klubowym. No i tutaj Mura przenieśliśmy do pierwszej drużyny. Chciałbym też Wooda przenieść, ale jeszcze nie mogę, bo ma 15 lat. No i tutaj widzimy, chcą z nami kontynuować współpracę. W nowym sezonie 4 400 000 około do wydania. Jeśli chodzi o cele, to oczywiście dominacja w Irlandii, czyli zwycięstwo w lidze i zwycięstwo w pucharze. Do tego chcą fazy grupowej. W sumie nie wiem, tam jest niby Liga Mistrzów i Liga Europy, więc są tak lekko niezdecydowani. Zobaczymy, co się ostatecznie uda osiągnąć. Ale w ogóle awans do europejskich pucharów to byłby cud, no bo niestety w tych europejskich pucharach zawodzimy na całej linii. Na arenie krajowej rządzimy i dzielimy. I to od was będzie zależało, czy będziemy kontynuować tą przygodę Dundalk, czy jednak rozpoczniemy coś zupełnie nowego. Już z tego miejsca zapraszam was serdecznie na ankietę. W środę o godzinie 14 to wy zadecydujecie, co będziemy robić na piątkowej transmisji na żywo. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!